Jacho, słuchajcie, dzisiaj z nietypowego miejsca, bo jestem na cmentarzu razem z rodziną, ponieważ 18 marca zaczął się Haruhigan, czyli na przesilenie wiosenne taki, mam nadzieję, że będziemy słychać przez wiatr, taki, jakby to powiedzieć, Dzień Wszystkich Zmarłych i wszystkie rodziny jadą na cmentarz do swoich krewnych. I właśnie chciałam wam pokazać, jak wygląda cmentarz, jak wygląda ten obrządek oraz jak bardzo się różni cmentarz japoński. I tak tylko wspomnę, mam nadzieję, że mnie dalej słychać przez wiatr, że teoretycznie nie wolno wchodzić na, znaczy nie wolno, nie powinno się wchodzić na cmentarz japoński, buddyjski, jeżeli nie ma się jakichś rzeczy do zrobienia, czyli jeżeli nie idziemy do krewnego, jeżeli nie idziemy mu zapalić kadzidełko czy przynieść kwiaty, to nie powinniśmy przychodzić na cmentarz. Więc jeżeli będziecie w Japonii, to raczej nie polecam wchodzić na cmentarze, nie robić zdjęć. Ja teraz nagrywam bardziej siebie niż cmentarz, ale za mną możecie zobaczyć, jak wyglądają właśnie nagrobki. Na każdym grobie są konkretne, o tutaj już są ludzie, nie chcę pokazywać ludzi też, bo to jest bardzo prywatny czas i nie chciałabym nikogo twarzy pokazywać. Obrócę się może gdzieś tutaj i to was zagadam, słuchajcie. Bo robię to tak naprawdę troszkę wbrew sobie, ponieważ jak mówiłam, nie powinno się nagrywać cmentarza i nie powinno się wchodzić na cmentarz buddyjski. Japończycy wierzą, że coś może za nami się wywlec z cmentarza. I też jeżeli nie mamy żadnych spraw do załatwienia na cmentarzu, to nie powinno się na niego wchodzić. My dzisiaj odwiedziliśmy dziadka i babcię. Wybaczcie, kafunsio, tak? Dostaliśmy taką ofuda, czyli taką deseczkę, którą się zamawia u mnichów. Oni taką deseczkę malują i taką deseczkę się na Haruhigan, czyli teraz na przesilenie wiosenne, a potem na obon w lato, a następnie na Shunbun to jest kolejny higan, wybaczcie, woda z nosa, i on jest na jesień, więc trzy razy tak jakby takie najważniejsze święto zmarłych. No i co jeszcze chcę wam powiedzieć, wkładamy do grobu, a czy na grobie są takie wazoniki, tam wkładamy osenko, czyli tak jak nasze znicze, to oni wkładają kadzidełka i kwiaty. Następnie można umyć albo tylko opłukać wodą nagrobek, każdy się modli i to jest wszystko. I no, jest bardzo dużo ludzi, nie chciałabym za bardzo przeszkadzać, więc pokażę wam tak troszeczkę bez ludzi same nagrobki i dajcie znać, co o tym myślicie, jak się wam podoba, nie podoba japoński cmentarz. To nie jest miejsce do odpoczynku, to nie jest miejsce do spacerowania, tak jak u nas w Polsce, że wiecie, ludzie chodzą, spacerują, siadają. Nie, tutaj się przychodzi w konkretnym celu. No to nic, ja już więcej nie gadam, pokażę wam, jak to wygląda. Tutaj jeszcze jest świątynia buddyjska, akurat z rodu Tokugawa, więc większość tutaj możecie na nagrobkach zauważyć. To są kamony, czyli takie herby rodzinne i w zależności od kamonu wiemy, kto jest pochowany. Popatrzcie, jakie są różne kamony. Tutaj wiaderko z wodą. Także tak wygląda japoński cmentarz. Słuchajcie, ja już kończę. Widzimy się za chwilę. Idziemy teraz z mamą kupić osenko, czyli takie... kadzidełka pani tutaj podpala i następnie da nam na takiej tacce i zaniesiemy do naszego grobu. Kupiliśmy właśnie kadzidełka, niosę je przed sobą na tacce i kadzidełka postawimy na umytym grobie. Teraz wam pokażę jak. Nie chcę za bardzo pokazywać ludzi dookoła, więc musicie poczekać. Tutaj mamy dzwon. W epoce Edo wybijał on rytm dnia, rano i wieczorem. A tam jest główna świątynia. No i też widzicie nagrobki i bloki z tyłu. A tutaj pierwszy raz widzę nagrobek w kształcie bramy Tori w buddyjskiej świątynie, więc jestem zdziwiona. A tutaj z tyłu słyszycie moją rodzinkę, która rozmawia, bo jesteśmy całą rodzinką. I właśnie tak. Dajcie znać, jak się wam podoba japoński cmentarz, co o tym myślicie i czy bylibyście skłonni wejść do takiego cmentarza. Osobiście nie polecam i
Raczej się nie powinno wchodzić. Widzicie, nie ma teraz tutaj ludzi za dużo, bo przychodzą, robią swoje sprawy, wkładają kwiatki, te takie jasne ofudaty, takie deseczki, to są nowe deseczki. I tyle, tyle. Już kwitną chyba dzikie róże albo sazanka to się chyba nazywało. Zapytam potem mamy, jak to się nazywa. Twierdza, to jest sazanka. Sazanka. Barany ma najnes, nie? Sazanka. Co bakie nie ma najsi? Nie, sazanka. Kiedy? Słuchaj, pinku. Wycieczka na groby zajęła nam 6 godzin. Jesteśmy strasznie, strasznie głodni. Już nie chciało się nam wymyślać, wydziwiać żadnych nie wiadomo jakich miejsc. Mam nadzieję, że mnie słychać przez ten wiatr. Więc idziemy do gaz, to pokażę wam moją ulubioną taką famiresę, w której jest dużo dziwnych rzeczy, też zachodnich. Pimpuś, łycyrka! Pimpuś! Dzień dobry. Pokażę wam, co jest w środku. Mama ma kupony. Kupon masta. Więc możemy coś zamówić troszkę taniej. A tutaj mamy panel dotykowy, 3 osoby dorosłe i sobie wybieramy. Ja już wybrałam, gdzie jest moje jedzonko. Cizon, też pani kupon odtawizjone, aplikacjone. To jest minne i czuto. Cirotto menu misete. Touch panel misete. Te kanji. こういうものです。番号教えたら？待って、こっち。あ、こっちにも。あ、こっちも安いじゃん。値段は？めっちゃ安い。じゃあ番号教えて。4538。4538。早いね。こちらですか？そう。それと。なんかつけますか？どうかな。ポテトにしたら？そうだね。じゃあまたクーポンでね。ポテトね、安いのあって。じゃあとりあえず、はい、ポテトちょうだい。99。番号は？あ、これも。4565。3032の方です。4565。はい。で、なんかね、ボルゲル。w starym środku i na zewnątrz. Najlepszy na świecie. Jeszcze mama i jemy. Wezmę soczek. Dziusu, no najlepszy. Warzywno owocowe bardzo dobre. Możesz pić ile chcesz. Idę do stolika, bo rozleję. Mogłem sobie jeszcze zamówić inne pićko na ciepło. Znaczy generalnie pijesz ile chcesz za 150 jenów, więc zawsze biorę soczek, warzywne owocowe i coś na ciepło. Akurat ja kawy nie piję, a herbaty mam w domu, więc zawsze biorę milk tea, to jest bawarka. Mega słodka, ale no, bardzo lubię tutaj, zresztą widzicie jak ładnie paruje. Poczekamy na jedzonko, pokażę wam jedzenie i chyba pójdziemy na lodę kupem. Tabetera, a jest to tabeniku? Oju. Zawsze w serwisie jest jeszcze, tak się nazywało, parmezan, więc do mojego podwójnego sera dodałam parmezan, żeby spróbować jak to będzie smakowało. Ale podejrzewam, że będzie bardzo serowa. A pink bag ma dwa dania. W tarii bądź tabeterium, nie? Słuchaj.
そうじゃないとお腹減ってるでしょ。無理です。レステムボーズね、ヤグビルク。ヤグビルク、見たし。え？顔見せたいの？みんなに。めちゃくちゃ眩しいけど。いじめなロデ？いじめなロデ？いじめなロデ、たく。ピンペクスタビアロデ？たく。アイスオーグル？たく。ありがとう。いじめなロデ、スマモン。Mama mu Iryny? Tak. Tak. Będziemy na lody. Nie uwierzycie, ale już jest po piątej. Jesteś głodna? Nie. Nie? Nie. Serio? Serio. Najlepszy smak na śmiecie to smak Doraemona. A w orędzie oryny. そんな気分じゃないんだよ。じゃあこれ謎の。いやそれはいいや。私はドラえもんで。ドラえもん。はい。だけでいいの？ドラえもんだけでいいんです。あ、スモール。山本お願いします。ワッフルか。アイスをお願いします。ですね、キャラメルリボン。三つ？二つ。一個だけ？スリーベリーフロマージュ。フロマージュ。Nie chcę przedłużać w nieskończoność, więc tym lodowym akcentem żegnam się z wami. Do zobaczenia w następnym vlogu. Bye bye.